Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek. Tym razem pentatonika molowa na basiczku. Dobra, panie i panowie, kochany, po prostu działamy tak jak trzeba, no nie? Pentatonika molowa. Jest to bardzo ciekawa skala. Być może części z was coś już to mówi i pewnie wiecie, o co chodzi, więc nie trzeba oglądać tego filmu. A niektórzy, którzy jeszcze nie wiedzą, o co chodzi, to wszystkim mówię. Pentatonika molowa to jest skala, która ma 5 dźwięków. Penta, to znaczy 5. Tak, 5 dźwięków, to po prostu. Weźmiemy się w tym momencie za pentatonikę amol. Nie mylić tutaj z płynem takim, który można w aptece kupić do przeczyszczania gardła i dróg różnych oddechowych. Tak, amol. Amol. Czyli ona ma dźwięki takie, jakie zobaczycie na tutaj rozpisane. A, C, D, E, G, A. Na razie geneza powstania tych dźwięków i dlaczego te dźwięki są, a nie inne, to zostawię, darujemy sobie. Zabierzemy się po prostu za ściśle, właśnie dokładnie za to, co rozpisałem, czyli za te dźwięki tonacji amol, A, C, D, E, G, A. Patrzcie, jak to leci. U was, jeśli macie gitary basowe czterostrunowe, to dźwięk A jest na najgrubszej strunie. Ja mam pięciostrunową, więc tą najgrubszą moją po prostu nie traktujcie jej docelowo, tylko u was będzie najgrubsza, a u mnie jest prawie najgrubsza. Na strunie E dźwięk A jest po prostu na piątym progu. Mam nadzieję, że wszyscy mają ten dźwięk A. Teraz dźwięk C jest na ósmym progu na tej samej strunie. Dobra. Czy mamy AC? Później następny dźwięk ma być D. Dźwięk D będzie na strunie cieńszej, czyli na strunie A. U nas trzeciej od dołu, raz, dwa, trzy, na piątym progu. Jest na piątym progu. Później dźwięk E jest na siódmym. Później ma być dźwięk G, czyli dźwięk G jest na strunie drugiej od dołu, na strunie D. A jest na siódmym progu, na tej samej strunie, na strunie D. Później mamy C na piątym progu, na najcieńszej strunie, no i D jest na siódmym progu, też na najcieńszej strunie. Czyli teraz przegrywając to po kolei. No widzicie, tak to mniej więcej brzmi. Całkiem fajnie, można powiedzieć, już jeśli graliście przedtem te pajączki wszystkie, no to już można powiedzieć jest taka melodia. Można powiedzieć, przegrałem po kolei dźwięki i powstała melodia. Całkiem, czyli można powiedzieć, coś się już zaczyna dziać, czyli w pajączkach, które graliśmy, to po prostu graliśmy próg za progiem, progi obok siebie, czyli taka, można powiedzieć, progresja dźwięków po kolei jest mało melodyczna, ale ma za zadanie wszystkie paluszki nam tutaj rozćwiczać. Tutaj z kolei jest zasada taka, że mamy dźwięki podane już z góry, założone, A, C, D, E, G, A i musimy je wyszukać. To jest akurat pierwsza pozycja pentatoniki molowej, pentatoniki A, od piątego progu, czyli byłoby jeszcze raz 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7. I teraz jeszcze jedna rzecz. Trzymam się zawsze zasady, każdy palec ma swój próg, czyli można powiedzieć, że jeśli pierwszym dźwiękiem jest dźwięk A na piątym progu, drugim dźwiękiem jest dźwięk C, to jest odległość czterech progów, czyli na piątym progu pierwszym palcem, ale na ósmym progu czwartym palcem, tak żeby ewentualnie te dwa palce, drugi i trzeci, po prostu miały też swoje miejsce. Oczywiście nie gramy tych progów tutaj, ale po prostu to jest taka zasada. Każdy palec ma swój próg. I tak na przykład dźwięk
D i E, czyli próg 5-7, to po prostu używam pierwszy palec i trzeci. Tak samo 5-7 cieńsze na strunie D, też pierwszy, trzeci. Też pierwszy, trzeci. Czyli można powiedzieć, od najgrubszej u Was w czterostrunowych gitarach, basach, jest pierwszy, czwarty palec, pierwszy, trzeci, pierwszy, trzeci, pierwszy, trzeci. Ten sposób taki układania palców, może ktoś powiedzieć, no kurde, ty buraku tutaj kombinujesz tymi palcami i tak dalej, jak to wszystko jedno. Właśnie według mnie przynajmniej, według mojego skromnego zdania, to jest akurat o tyle dobry sposób, że jak się nauczymy już tej pozycji, to każdy z palców ma swoje miejsce. W sensie nie musimy się zastanawiać, a teraz można zagrać, nie wiem, trzecim palcem, drugim palcem, tak jak rozciągnę, to sobie tak trafię. Nie, no najlepiej po prostu zrobić tak, że trzymam się zasady. Każdy palec ma swój próg i po prostu w danej pozycji każdy palec ma swój próg i się go trzymamy. Tak, żeby nie myśleć, którym palcem teraz ułożyć. Ja na przykład widzę na lekcjach nieraz, jak uczniowie grają, że właśnie się zastanawiają, a może tym i to tak jakby ułamki sekundy mijają, czas mija na to, żeby się zastanowić, którym palcem nacisnąć, zamiast po prostu, żeby się zastanawiać nad tym, co zagrać. Więc pamiętajcie o tym. Po prostu spróbujcie sobie przystosować tak, że piąty, ósmy próg, pierwszy, czwarty palec. Pierwszy, piąty, siódmy próg, pierwszy, trzeci palec, 5-7, pierwszy, trzeci, 5-7, pierwszy, trzeci. I to jest taka podstawowa, można powiedzieć, zasada. No i pierwsza pozycja tej pentatoniki. I teraz spróbujmy sobie coś zaciupkać, żeby zainaugurować to nasze ćwiczenie, po prostu, żeby sobie się pocieszyć, sobie coś poćwiczyć. O, teraz sobie spróbujmy coś pociupkać według tej pentatoniki. Podstawowa wersja ćwiczeń, którą powinniście robić, to jest granie dźwięków po kolei. Na przykład. Gram teraz ćwierć nutami, czyli na jedno uderzenie metronomu, jeden dźwięk. Tego ćwiczenia. Teraz możemy troszeczkę sobie utrudnić, czyli na przykład na jedno uderzenie metronomu gramy dwa razy, czyli na przykład 5, 5, 8, 8, prawda? To akurat te palce, czyli... Całkiem fajne ćwiczenie. Tym razem gramy ósemkami, czyli na jedno pyknięcie metronomu mam dwa dźwięki, prawda? Czyli by, 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 i tak dalej sobie gramy. I to jest fajne ćwiczenie. No oczywiście tempo możemy zwiększać jak najbardziej, tak jak już mówiłem we wszystkich tych lekcjach odnośnie grania też metronomem. Zwiększamy sobie tempo, żeby sobie, można powiedzieć, wizualnie i mentalnie po prostu sobie poziom, sobie skill podnosić, no bo to jest bardzo ważne. Teraz gram w wolnym tempie, wy też sobie starajcie. Jeśli ktoś nie zna tej pentatoniki, to dla niego będzie po prostu samo opanowanie na razie troszeczkę sprawiało trudności, nie? Kolejnym z kolei ćwiczeniem, które możemy zagrać za pomocą tej pentatoniki i tej pozycji, to byłoby ćwiczenie, gdzie uderzam na przykład na jedno uderzenie, uderzam trzy dźwięki. Uwaga! Słyszeliście po prostu po trzy dźwięki na jedną ćwierć nutę. I spróbujcie
musicie zagrać tak samo. Następne ćwiczenie to jest na jedno uderzenie metronomu, z kolei gramy cztery dźwięki. To można powiedzieć jest takie dosyć szybkie ćwiczenie. Całkiem przyjemne. No i wasze zadanie po prostu na dzisiaj to jest przegranie według tych sposobów, o których mówiłem, i postarać się zwiększać tempo. Oczywiście zwiększamy tempo wtedy, kiedy nam już wychodzi równo bez błędów. Jeśli mamy błędy i próbujemy jakoś je nadrobić, na przykład, że zamiast czterech dźwięków gramy trzy, w sensie urywamy, to starajcie się wtedy po prostu obniżyć tempo i postarać się w niskim tempie zagrać wszystko idealnie i dopiero wtedy przeskakiwać wyżej, sobie podnosić poprzeczkę. Także papatki. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię i które wprowadzam na YouTube, są ciekawe i warte obejrzenia, to może chcesz się umówić na lekcje przez Skype lub na lekcje w Krakowie. Lekcje gry przez Skype są o tyle fajne, że nieważne z jakiej części kraju jesteś, czy z jakiej części świata jesteś, możemy wspólnie się pouczyć. Najlepiej skontaktuj się mailowo.